Siedla Słocina, Maciej Rąb. Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj, konferencja nadzwyczajna ze względu na to, że kolejny raz mamy Wenecję na Słocinie. Poszkodowane osiedle, poszkodowani mieszkańcy, kolejne tragedie na naszym osiedlu. Zalane dobytki mieszkańców, samochody, piwnice, domy i nie tylko. I Szanowni Państwo, Rada Osiedla Słocina podejmuje interwencję w tej sprawie na prośbę mieszkańców naszego osiedla Słocina. Dlatego zaprosiliśmy dzisiaj tutaj Państwa, zaszczytnych gości, których za chwileczkę będę miał przyjemność przywitać i przedstawić, kto jest z nami. No i Szanowni Państwo, no chcemy pomóc tym mieszkańcom naszego osiedla, którzy są poszkodowani przy każdej burzy, przy każdym małym, dużym deszczu truchleją, czy za chwilę będą musieli ubierać gumiaki, brać łopaty w dłonie i układać worki i wały przeciwpowodziowe, bo zalewa dobytki ich całego życia, gdzie mają pobrane kredyty i będą je spłacać za coś, co będą mieć zalane na przykład. Także dlatego, drodzy Państwo, sprawa jest wysokiej wagi. No i chciałbym powitać, jest z nami szanowny pan prezydent miasta Rzeszowa, pan Konrad Fiołek, którego witam bardzo serdecznie. Chciałbym powitać pana Wojciecha Kłosowicza, dyrektora zarządu zlewni Wisło, który jest z nami. Chciałbym powitać nadzór wodny pana Marka Porębski, który też jest z nami. Chciałbym powitać radnego miasta pana Mirosława Kwaśniaka. Chciałbym powitać bardzo serdecznie również pana radnego miasta Mateusza Szpyrkę, który również jest z nami. No i dzień dobry, no i oczywiście sekretarza Rady Osiedla Słocina, Rady Osiedla Słocina, Straż Pożarną na Osiedlu Słocina oraz wszystkich naszych mieszkańców, bo to jesteśmy tutaj dla nich, drodzy Państwo. Drodzy Państwo, spotkaliśmy się tutaj, tak jak już wcześniej to powiedziałem, sprawa jest ważna, rozwiązanie mamy na to, żeby tutaj nasze osiedle zabezpieczyć przed kolejnymi powodziami. Jest to budowa kanalizacji deszczowej na naszym osiedlu. Wzorem osiedle Budziwój, inwestycja za ponad 100 milionów złotych, która mogłaby ten problem po części rozwiązać zalewania naszego osiedla. I w związku z tym dzisiaj spotkaliśmy się tutaj, żeby prosić, bardzo prosić w imieniu mieszkańców i Rady Osiedla Słocina, Urząd Miasta oraz wszystkich innych, wszystkie instytucje, jak właśnie Wody Polskie, czy naszych radnych miasta, o pomoc w rozwiązaniu tego problemu, żebyśmy znów nie przesuwali tego w prognozie wieloletniej finansowej i żeby ten temat stał w miejscu. Dlatego właśnie tutaj się dzisiaj spotykamy i chcemy, jeszcze raz podkreślam, w imieniu mieszkańców i Rady Osiedla bardzo prosić o pomoc Urząd Miasta Rzeszowa, radnych i wszystkich tych, którzy mogą nam pomóc w rozwiązaniu tego problemu naszych mieszkańców. Szanowni Państwo, tak jak powiedziałem, jest to rozwiązaniem jest budowa kanalizacji deszczowej, jest to wieloletnia inwestycja. Wiemy i zdajemy sobie z tego sprawę, że na każdym osiedlu w Rzeszowie występuje taki problem, ale jak wiemy, w ubiegłym roku osiedle Słocina i osiedle Budziwój na ulicy Herbowej były najbardziej poszkodowanymi osiedlami w naszym mieście, najbardziej zalanymi, dlatego tutaj no, walczymy o to, żeby coś z tym problemem zrobić. No i chciałbym prosić, jest też pan prezydent dzisiaj z nami, żeby się wypowiedział, w jaki sposób mógłby nam pan prezydent pomóc, jak trwała kampania wyborcza, był pan prezydent u nas na osiedlu, deklarował wsparcie i pomoc przy kanalizacji deszczowej na naszym osiedlu, dlatego dzisiaj też go zaprosiliśmy. No i chcielibyśmy go prosić o pomoc, nie jest to dzisiaj ostatnie spotkanie, na pewno będę prosił pana prezydenta w imieniu Rady Osiedla i mieszkańców, żebyśmy się spotykali częściej i żeby ten temat budowy kanalizacji deszczowej na naszym osiedlu ruszył. Także panie prezydencie, bardzo prosimy o jakieś słowo i prosilibyśmy pana o pomoc w tej sprawie. Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni mieszkańcy, bo to przede wszystkim państwa sprawa dotyczy. Ja dzisiaj nie będę mówił zbyt długo, bo przyjechałem przede wszystkim po to, żeby zapoznać się ze skalą zjawiska podtapiania na Słocinie. Tych problemów tutaj mamy więcej już od dłuższego czasu. One się wiążą z różnymi zjawiskami, a to młynówka czasem nie wytrzymuje, a to czasem, tak jak dzisiaj, intensywność zabudowy na Słocinie i przede wszystkim na tym zboczu, która wyprzedziła niestety możliwości infrastruktury, powodują to, że jesteśmy w takiej sytuacji dramatycznej rzeczywiście jak państwo mieszkańcy.
Natomiast te działania chcemy podzielić na dwa etapy. Pierwsze to działania doraźne, żeby zabezpieczyć to, co się da dzisiaj, na dzisiaj przed tym sezonem no już coraz bardziej gwałtownych zjawisk atmosferycznych. I druga kategoria działań to działania docelowe, systemowe. I tu mam nadzieję w porozumieniu z Wodami Polskimi, z panem dyrektorem i z panią dyrektorą Wajdą już wstępnie się umawialiśmy. Będziemy chcieli, mam nadzieję, podjąć takie działania, że zarówno Wody Polskie, jeśli chodzi o Młynówkę i zbiorniki, a także Rzeszów poszuka takich rozwiązań, które po pierwsze być może uda się zatrzymać część wody na górze, a po drugie część ująć w kanalizację deszczową. Nie będę tu dzisiaj deklarował precyzyjnie rozwiązań, bo my rozmawialiśmy z Wydziałem Inwestycji i jest pewne rozwiązanie, które chcielibyśmy tutaj wdrożyć. No a docelowo ten system kanalizacyjny, taki podobny jak w Budziwoju, zaprojektować. I to na razie Panie mogę powiedzieć tyle. Marcin Szmitowski, Nowiny. Tak. Od 2007 roku mieszkańcy Słuciny zgłaszają takie apele w związku z zatopieniami. Dlaczego miasto do tej pory nic nie zrobiło? Trzeba by zapytać tych, którzy rządzili od 2007. Miasta, no, ale Rada Miasta niestety z całym szacunkiem... No, czy nie ma Pan informacji takich? Zasiadając w Radzie Miasta... Pan wiedzieć. To pańskim zdaniem jest widocznie pan wie lepiej, co ja powinienem wiedzieć. Natomiast proszę mi wierzyć, że ja przyjechałem tutaj przede wszystkim, żeby ocenić skalę zjawiska. I proszę mi wierzyć, że większość tych budynków, które tu zostały wbudowane na podstawie decyzji administracyjnych, które wydaje prezydent, a nie Rada Miasta. I stąd się bierze problem, że jeśli wydaje się decyzje administracyjne i pozwolenia, a w ślad za tym niestety dzisiaj infrastruktura tego nie wytrzymuje, no to musimy teraz podjąć stosowne działania. Ja za tę sferę odpowiadam od tygodnia i dlatego dzisiaj tutaj jestem, żeby podjąć odpowiedzialne działania. Natomiast jak pana interesuje historia, to możemy sposobnie kiedyś o tym podyskutować. Dziękuję. To ja dziękuję bardzo. Dziękuję, proszę, może pan dyrektor. Może jeszcze ja mogę? Szanowni Państwo, dziękuję panu prezydentowi za wypowiedź. Będziemy w stałym kontakcie, tak jak rozmawialiśmy, i będziemy tutaj dalej doprosić już nowo wybranego prezydenta o wsparcie i pomoc w budowie kanalizacji deszczowej. Chciałbym zaprosić teraz pana dyrektora zarządu zlewni rzeki Wisłok do nas, żeby też dwa słowa powiedział. Chciałbym tutaj powiedzieć, że Rada Osiedla doskonale współpracuje z Wodami Polskimi. Chciałbym powiedzieć, że dzisiaj od godziny 11, jak zaczęły się pierwsze zgłoszenia, pierwsze powodzie na naszym osiedlu, pan Wojciech tutaj z nadzorem właśnie wodnym, z panem Markiem Poremskim jeździli po naszym osiedlu, obserwowali sytuację na bieżąco, kontrolowali wszystko, zdawali mi relacje, jak to wszystko wygląda, i są z nami w stałym kontakcie i chcą pomóc rozwiązać ten problem. Także zapraszam, panie dyrektorze, proszę o dwa słowa. Dziękuję. Panie prezydencie, szanowni państwo, panie przewodniczący, jako dyrektor zarządu zlewni rzeki Wisłok, Wody Polskie, to chciałbym państwu przekazać chyba jedną z lepszych informacji, jaką mogę tutaj dzisiaj udzielić. Państwowe Gospodarstwo Wodne jest w trakcie uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego na odcinkową regulację potoku Młynówka wraz z budowami zbiorników przeciwpowodziowych zlokalizowanymi w górnej części potoku tego Młynówka w celu zabezpieczenia właśnie w jakim stopniu, czy części osiedla Słocina przed występowaniem potoku z brzegów przed podtopieniami. Na pewno usprawni ta regulacja i budowa tych zbiorników usprawni przepływ wód właśnie z terenów położonych poniżej, w związku z tym, że część wody będzie zatrzymywana w górnej części zlewni, co uwolni koryto potoku Młynówka przed na przyjęcie właśnie tych wód opadowo-roztopowych spływających z dolnej części zlewni. Zdajemy sobie sprawę jako Wody Polskie, bo można powiedzieć, że co roku dochodzi tutaj właśnie na osiedlu Słocina do podtopień, w szczególności tutaj na Słocinie dla mnie słynna jest ulica Góreckiego, która przy każdym jednym większym opadzie deszczu po prostu podtapia mieszkańców. Szanowni Państwo i Panie Prezydencie, jak najbardziej polityka po prostu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, czyli zagospodarowanie na całości i system rozwiązań właśnie systemu kanalizacji deszczowej na pewno pomoże tutaj zabezpieczyć to osiedle przed miejscowymi podtopieniami w czasie obfitych opadów deszczu. To tyle z mojej strony, dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Chciałbym prosić jeszcze o wypowiedź tutaj kolegi sekretarza z Rady Osiedla Słocina. Dzień dobry Państwu, Rafał Kulik, sekretarz Rady Osiedla Słocina. Proszę Państwa, rok 1997, 2004 oraz 2010. Są to daty, gdzie mieszkańcy północnej części ulicy Słocińskiej zmagają się ze skutkami powodzi, ale powodzi po długotrwałych opadach deszczu. Od lat 2010 aż do dziś wystarczy większa burza, wystarczy większa ulewa, żeby do osób z północnej strony dochodzili mieszkańcy z tej części ulicy Słocińskiej, z południowej strony. Do tych mieszkańców dochodzą również mieszkańcy ulicy Wieniawskiego, ulicy Świętego Rocha, gdzie również zmagają się z wodami. Proszę Państwa, kanalizacja deszczowa jest podstawową infrastrukturą, która jest tak naprawdę infrastrukturą wyjściową do wszystkiego, zarówno do budowy dróg, których też brakuje na naszym osiedlu, ale przede wszystkim po to, żeby mieszkańcy mogli spać spokojnie, żeby nie musieli patrzeć na prognozy pogody i myśleć, jak wielka skala powodzi tym razem nas nawiedzi. Szanowni Państwo, dziękujemy za obecność pana prezydenta Konrada Fijołka, dziękujemy za obecność pana dyrektora z Wód Polskich. Takie spotkania są potrzebne po to, żeby móc w końcu stanąć i porozmawiać. Dziękujemy Państwu za obecność, ponieważ dzięki Państwu możemy ten temat nagłośnić, możemy być usłyszani przez większą ilość osób, prawda? Czy to na szczeblu naszym lokalnym, czy ogólnokrajowym, ale chcemy, wychodzimy do mieszkańców po to, żeby mieszkańcom pomóc. Sami jesteśmy mieszkańcami tego osiedla i niejednokrotnie również zmagamy się ze skutkami opadów. Dlatego jeszcze raz chciałem podkreślić, takie rozmowy są ważne i mamy nadzieję, że te rozmowy będą owocne, że w niedługim czasie będziemy mogli się spodziewać budowy tak ważnej inwestycji, jaką jest budowa kanalizacji deszczowej. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jeszcze mamy z nami dwóch radnych, których też chciałbym prosić, radnych miasta Rzeszowa. Na początek pana Mirosława Kwaśniaka, który bardzo mocno wspiera Radę Osiedla. O każdej porze dnia i nocy odbiera od nas telefony, na każdą naszą prośbę reaguje, przyjeżdża, wspiera Radę Osiedla, jak i Straż Pożarną na Słocinie. Chciałbym również prosić go o wypowiedź. Zapraszam pana. Może króciutko, szanowni Państwo. Od 14 lat pełnię funkcję radnego i skupiam się przede wszystkim na pomocy każdego człowieka, który mieszka w Rzeszowie, jeżeli mnie o to prosi. Nie odnoszę się do osiedla okręgu 4, z którego zostałem wybrany, tylko do całego miasta. I uczestnicząc w spotkaniu Klubu Rozwój Rzeszowa dotyczącego właśnie zalewania Słociny, to było spotkanie online w lutym, wysłuchałem wypowiedzi jednego z mieszkańców i zgłosiłem się, że po prostu zajmę się tym problemem. I właśnie dzisiejsze spotkanie to jest jakby kontynuacja tego. Byłem co miesiąc w Wydziale Inwestycji, stwierdziłem, że jednak tą drogą chyba nic nie zyskam. Zawsze z mieszkańcem. Wczoraj zorganizowaliśmy spotkanie o godzinie 10, gdzie już była pani z ochrony środowiska, z gospodarki komunalnej, byli strażacy, byli mieszkańcy, był pan dyrektor. Doszliśmy do wniosku, że no problem jest bardzo ważny i trzeba do tego podejść globalnie. Tego się nie da zrobić w jednym miejscu, w dwóch miejscach. No moim zdaniem tak się stało, szanowni Państwo, że deweloperzy otrzymywali zgody na budowy bez zaprojektowania i wykonania infrastruktury otoczenia, odwodnienia po prostu. I dzisiaj problem narastał i jest jak jest. Problem jest do rozwiązania, tylko jest kwestia czasu, cierpliwości i pieniędzy. Ja myślę, że wszystko się znajdzie, bo nie ma innego wyjścia. Ten problem musi być rozwiązany. Ja na pewno nie ustąpię, na pewno będę to prowadził do końca. Mam pomysł, żeby takie spotkanie odbyło się w ratuszu z udziałem wszystkich wydziałów, które mają cokolwiek wspólnego z wodą, oraz mieszkańców, którzy są fachowcami w tej dziedzinie. Bo rozwiązanie trzeba znaleźć optymalne, które po prostu oprze się przyrodzie. Przyroda jest potężna, prawda? Ja współpracuję z kolegami radnymi, bez względu na to, skąd są,
Uważam, że tylko rozmowy, współpraca, zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Wierzę mocno w to, że Państwu pomożemy i na pewno będziemy stać cały czas na straży. Ja jestem dla Państwa. Jestem służącym dla mieszkańców, a nie panisko. Taka filozofia u mnie w grę nie wchodzi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jest z nami kolejny radny, tak jak zawsze, na którego możemy liczyć też również o każdej porze dnia i nocy. Wspiera nasze osiedle. Jest to pan Mateusz Pyrka, radny miasta Rzeszowa. Również proszę o wypowiedź. Dziękuję. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy, przede wszystkim chciałbym powiedzieć jedną rzecz, że mamy diagnozę i wiemy, jak rozwiązać ten problem. Budowa kanalizacji deszczowej tutaj na osiedlu, ale też na innych osiedlach. Mamy do czynienia z taką sytuacją, choćby na osiedlu Biała. Podtopienia również są na osiedlu Wilkowyja. Budowa kanalizacji deszczowej to jest rozwiązanie tego problemu. Jak dobrze wiemy, ta sytuacja powtarza się wielokrotnie. Była nawet sesja nadzwyczajna. Dzisiaj miasto to, co musi zrobić, czyli decyzja radnych, wola ze strony pana prezydenta i miasta, to jest opracowanie dokumentacji, która pozwoli zrealizować to zadanie, czyli zbudować tą kanalizację deszczową na tym osiedlu. Na dzień dzisiejszy takiej dokumentacji nie ma. Dzisiaj uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych i dostałem informację, taka została przekazana od strony pani dyrektor, że taka infrastruktura, która została budowana na Budziwoju, czyli kanalizacja deszczowa, opracowanie dokumentacji trwało 2 lata. Dzisiaj miasto nie tylko nie ma dokumentacji, ale nawet nie ma zabezpieczonych środków na ten rok, żeby taką dokumentację opracować. Więc pierwsze działanie, które miasto powinno podjąć, my wszyscy, to jest zabezpieczenie środków na opracowanie dokumentacji, wykonanie dokumentacji i później zabezpieczenie środków na wykonanie tej kanalizacji deszczowej bądź pozyskiwanie środków zewnętrznych. Na to trzeba zwrócić uwagę, żeby można było pozyskiwać fundusze zewnętrzne, ta dokumentacja jest niezbędna. Tej dokumentacji nie ma. My spotykamy się tutaj z przedstawicielami Rady Osiedla, z mieszkańcami wielokrotnie. Nie? Podtopienia miały miejsce nie tylko dzisiaj, ale również tydzień temu. Także to działanie jest po prostu bardzo ważne. I chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię, na którą zwraca uwagę Klub Prawa i Sprawiedliwości, a mianowicie zbiorniki małej retencji, przydomowe zbiorniki i pomysł, żeby wdrożyć program pilotażowy na poziomie miasta w zakresie budowy przydomowych zbiorników małej retencji, które z jednej strony wchłaniają nadmiar wody i to mogłoby spowodować, że te podtopień będzie po prostu mniej, a z drugiej strony pozwali tą wodę zatrzymywać i wykorzystywać, na przykład przed suszą. Natomiast jest to działanie doraźne. Dzisiaj bez zabezpieczenia środków i bez wykonania dokumentacji tak naprawdę ta sytuacja będzie się powtarzać. Zabudowa jest coraz bardziej gęsta, jest coraz mniej terenów zielonych, powstają nowe budynki, które są podłączane do istniejącej infrastruktury, która jest po prostu niewydolna. Proszę pojechać dzisiaj na ulicę, dzisiaj w godzinach popołudniowych, ulicę choćby Leszka Czarnego, po prostu Wenecja. Tutaj zalewa Ugóreckiego, zalewa Słocinę. No, ta sytuacja się powtarza i sytuacja, która powinna mieć charakter incydentalny, staje się normą i tak naprawdę mieszkańcy nie mogą funkcjonować w sposób normalny. Ubolewam tylko nad tym, że no dzisiaj dostaję informację, że przygotowanie na Budziwoju dokumentacji trwało 2 lata, a wykonanie 2 lata, to jest 4 lata. A my dzisiaj z pozycji miasta nie mamy nawet zabezpieczonych środków na dokumentację, która jest niezbędna. Padają argumenty, że nie wiem, będzie wieloletnia prognoza, będzie nowa perspektywa finansowa w ramach regionalnego programu operacyjnego. Na dzień dzisiejszy nie wiemy, czy takie działania będą w ogóle finansowane, ale jeśli nawet będą, to warunek jest przygotowanie tej dokumentacji. Także apeluję do pana prezydenta, ale też do radnych, żeby w końcu podjąć te działania. I nie mówię tutaj tylko o Słocinie, tylko o wszystkich osiedlach, które z tym się borykają. No, przykładowo dużo podtopień jest nie tylko na Budziwoju, ale na przykład na osiedlu Biała. Ten problem jest coraz większy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Drodzy Państwo, chciałbym zapytać jeszcze, bo są z nami mieszkańcy tutaj osiedla Słucina. Czy ktoś z Państwa chciałby się wypowiedzieć? Zapraszam. Państwo może tutaj z domu, przy którym się znajdujemy, w sobotę byli zalani, mają wyniesione rzeczy z domu przed dom. No byli bardzo poszkodowani. W tym miejscu, w którym stoimy, było prawie metr wody. Zapraszam mieszkankę tego domu. Prosiłbym Panią o dwa słowa, żeby nam powiedziała Pani, jak wygląda u Was sytuacja. No i czy o co Pani, czego Pani oczekuje od miasta? Znaczy, jako wsparcie od miasta bym bardzo prosiła o jakąkolwiek pomoc, bo mieszkam tu już dość długo, ale takiej wody jak była teraz ostatnio, no to naprawdę ciężko się wypowiedzieć, dlatego że no wszystko musimy myć. Z piwnicy obecnie, no to piwnicę suszymy. Wszystko jest wyciągnięte, jeszcze nie jest uporządkowane. No ciężko jest powiedzieć, no wodę po prostu no nie zatrzyma. Lała się z każdej, co z tego, żeśmy z jednej strony położyli piasek w workach, jak z drugiej strony sobie drożność zrobiła woda i cofkę zrobiła, to nawet rynny, które są przy domu, potrafiła woda wybijać przez rynny. No to tyle, co tak mogę powiedzieć szybciutko. Przepraszam, no czy takie rozwiązanie, jak mówił Pan Radny, odnośnie tego zbiornika wodnego, czy to na chwilę obecną taka doraźna pomoc byłaby według Pani potrzebna? No raczej potrzebna, no bo wiadomo, z góry jak leje się woda, taki duży napór wody, no to gdzie to ma iść, jak tu jest, jak mówię, małe korytko? No bo to, no gdzie? Dwie małe kratki, co one zbiorą tej wody? To sobie można by było porównać zamknięcie zlewu w kuchni i otworzenie wody. No, takie pytanie do Pana Radnego. Co Ci Państwo mogą zrobić, żeby pozyskać fundusze na taki zbiornik? Bo oni w zasadzie są zrozpaczeni, nie wiedzą, co mają w tym momencie robić. Dlatego zmierzam do tego, że jeszcze w 2018-2019 nawet na sesji był poruszany temat, który ze strony jednego z klubów był określony mianem zbiorników na komary. Dzisiaj mówimy o programie pilotażowym. Chciałem zwrócić uwagę, że takie realizują na przykład Piaseczno, Lublin, Bielsko-Biała. Chodzi o to, żeby miasto mapę przeznaczyło 1 000 000 zł na program pilotażowy, w ramach którego będzie można składać wnioski o budowę takiego zamkniętego zbiornika przydomowego. Koszt jest około 80 tysięcy złotych i na przykład dotuje i finansuje go w kwocie 5 tysięcy. W przypadku realizacji takich zbiorników tutaj na osiedlu i powstałoby, one mają pojemność 1000 litrów, to jednak ta woda bezpośrednio byłaby zbierana i byłaby przetrzymywana aż do momentu, kiedy spłynie i znajdzie swoje ujście. Jest to jedno z rozwiązań, z tym, że na to trzeba zwrócić uwagę. To rozwiązanie ma charakter doraźny, bo te zbiorniki przydomowe to z jednej strony zbierają nadmiar wody i pozwolą ją też wykorzystywać w przypadku suszy, bo takie jest działanie. Ale głównym rozwiązaniem problemu jest dzisiaj budowa kanalizacji deszczowej. Oczywiście tutaj ze strony Wód Polskich kwestia dużej retencji też jest bardzo istotna i ważna, ale obecnie ta infrastruktura jest niewydolna. Nie jest w stanie przyjąć wody, stąd woda wylewa, płynie ulicą i to jakby można powiedzieć dotyczy już coraz większej partii, części osiedli. Po prostu woda wypływa z kanału. Także tutaj na dzień dzisiejszy miasto warto, żeby podjęło takie działanie i zabezpieczyło środki i zrealizowało projekt pilotażowy, gdzie byłyby dotacje. W przyszłym roku, jeśli by się udało. Ten pomysł był, ale niestety nie został zaakceptowany, nie było uznania co do tej realizacji. Natomiast mówię jeszcze, bo to jest przykre i to jest bardzo ważne, żeby mieszkańcy wiedzieli, jak wygląda sytuacja. Jeżeli ja dzisiaj dostaję informację, że przygotowanie dokumentacji na budowę trwało 2 lata, i realizacja 2 lata, a my dzisiaj nie mamy tej dokumentacji, no to ciężko obiecywać mieszkańcom, że ta on nagle powstanie. A jeszcze jest kwestia pozyskiwania środków zewnętrznych, gdzie warunkiem jest posiadanie tej dokumentacji. To jest informacja, którą dzisiaj dostałem. Więc działania taka interwencyjne w zasadzie budowy takich zbiorników są po prostu bardzo ważne i pilne, ponieważ Państwo strażacy to będą co chwilę większy opad i jest problem. Tym bardziej, że
tutaj słusznie, nie wiem, jeden z panów redaktorów powiedział, że ten problem jest od 2007 roku. Ale rzeczywiście, no, od ostatniego czasu można powiedzieć, że są większe opady i ten problem jest bardzo duży. No, tak, tylko przykładem jest Duży Góreckiego, ale no tutaj no, miała pani kiedyś wodę? No wcześniej nie było. Właśnie, teraz się pojawia. Wszystko w tamtym roku. Dokładnie. W tamtym roku. No i straż tutaj nie może pomóc, bo pani mówiła, że straż nie może działać, tak? Bo nie ma gdzie tej wody wypompować. Nie ma gdzie tej wody wypompować. No nie ma gdzie tej wody wypompować. No ja się nie dziwię z jednej strony, no ale co my mamy w takim wypadku robić? Proszę, ja mam pytanie do pana od Wód Polskich. Jakie są nadzieje na to, żeby, jakie są nadzieje, czy jakie są możliwości, żeby potok Młynówka pogłębić bądź poszerzyć? Jakie są możliwości i kiedy? Tak jak wspomniałem na początku swojej wypowiedzi, jesteśmy w trakcie uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego na regulację, czyli na tak zwane kształtowanie dna, kształtowanie brzegów Młynówki wraz z budową dwóch zbiorników retencyjnych, które będą przejmować wody napływające z górnej części. Więc jeżeli dojdzie do realizacji tej inwestycji, a zakładamy, że do tej realizacji dojdzie już w 2022 roku, czyli w przyszłym roku nastąpiłoby rozpoczęcie robót budowlanych, jeżeli uzyskamy wszystkie wymagane prawem zgody, czy tutaj pozwolenie wodnoprawne, czy zgody na realizację tej inwestycji, no to szanowni państwo, po naszych robotach potok Młynówka będzie już wyregulowany w taki sposób, że na pewno będzie mógł przeprowadzić większą ilość wody, jak również będzie w stanie po prostu przyjąć nadmiar tej wody spływającej po prostu z terenu zlewni. Do tego wsparciem dla tego potoku Młynówka mają być właśnie te dwa zbiorniki, nie pamiętam retencyjne, tak? A gdzie mają być umiejscowione? One będą umiejscowione na granicy gminy miasta Rzeszów i gminy Krasne. Czyli będzie powstrzymywany napływ tych wód z górnej części zlewni. Koryto nie będzie tak napełnione jak do tej pory i będzie mogło przyjąć w tym czasie po prostu większą ilość tej wody, udrożnić spływ. Konkretne już działki, które miejsca są już ustalone? Tak, jak mówię, już jesteśmy, można powiedzieć, na półmetku. Jeżeli uzyskamy decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym z Ministerstwa Infrastruktury, kolejnym etapem będzie uzyskanie zgody na wykonywanie tychże robót i liczymy na to, że w 2022 roku ta inwestycja ruszy. Ruszy. A ile może potrwać? Nie chciałbym tutaj wypowiadać się co do terminów i także do pojemności tych zbiorników, bo po prostu akurat jestem dyrektorem zarządu zlewni. Inwestycje prowadzi Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej. W razie pytań proponuję zwrócić się tutaj do dyrekcji RZGW i państwo na pewno te odpowiedzi otrzymają, bo jest to temat już na ukończeniu. Dziękuję. Dziękuję. To szanowni państwo, ja myślę, że nasza konferencja dobiega końca. Pragnę podziękować bardzo serdecznie wszystkim mediom, które zareagowały na nasz apel i przyjechały tutaj dzisiaj i są z nami, wspierają nasze osiedle w tej bardzo trudnej sytuacji. Dziękuję wszystkim radnym, panu prezydentowi, panom z Wód Polskich, radnym miasta, strażakom, no i wszystkim mieszkańcom, którzy są tutaj najważniejsi w tej sprawie i potrzebują tej pomocy. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, jeszcze tak, bo też mamy zaproszenie na sesję rady gminy miasta Rzeszowa we wtorek i także tam będzie przedstawione sprawozdanie z naszych działań za 2020 rok oraz właśnie te planowane rzeczy związane z inwestycjami na kolejne lata. Także te informacje, o które tutaj pan pytał, kiedy będzie ewentualne rozpoczęcie tych robót, zakończenie, na pewno będzie tam po prostu doprecyzowane już terminami i tak dalej. Więc taka informacja, której na dzień dzisiejszy, powiem szczerze, nie spodziewałem się tego pytania, więc no, nie chciałbym po prostu też obiecać w pewnych terminów, bo no, niestety postępowania administracyjne także nas po prostu dotyczą. Czasami jedno odwołanie od decyzji może czasami przedłużyć pewien okres no, tej decyzyjności wykonywania tych zabezpieczeń czy tam regulacji. Jasne, no ale z tego co pan mówi, to byłaby najlepsze rozwiązanie i najszybsze, które by tutaj zaskutkowało konkretnie. My już nad tym tutaj problemem regulacji Młynówki, czy w ogóle tutaj podtapiania tych terenów, no, pracujemy już kilka lat, także tutaj były przygotowywane wcześniej no, pełen szereg dokumentów, które po prostu przyczyniły się do tego, że już jest ten, można powiedzieć, finish. Także tylko czekać na pozytywne decyzje i ruszamy, jak to mówią, z pracami. Dziękuję. Przeszło 112. Dziękujemy za uwagę.